Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, o który już jakiś czas temu prosiły mnie kilka dziewczyn i to na Instagramie i właśnie w wiadomościach prywatnych, w rozmowach, które gdzieś tam prowadziłyśmy. A mianowicie, jak widzicie po tytule, moje typy kosmetyków z Golden Rose, na co warto zwrócić uwagę, co jest godne uwagi. Pokażę Wam tu rzeczy, które ja używam w tym momencie, ale też dużo rzeczy z Golden Rose gdzieś tam kiedyś używałam i o ile mi z głowy nie wyleci, postaram się po prostu przypomnieć, co jest jeszcze godne uwagi, więc żeby nie przedłużać, zaczynamy. Tutaj mam przygotowane właśnie te rzeczy, te, które obecnie właśnie posiadam i które używam i które po prostu jak najbardziej po które możecie sięgnąć. I oczywiście zaczniemy systematycznie, poza kolejnością, twarz. Na początek bazy do makijażu. Słuchajcie, bardzo Wam polecam te bazy do makijażu. Dużo moich koleżanek wizażystek, makijażystek i ogólnie pasjonatek makijażu też bardzo poleca i lubi te bazy. Ja tutaj mam dla Was do pokazania bazy rozświetlające, natomiast z tej serii białej, też takiej, jest baza matująca i ona też bardzo fajnie się spisuje. Ja swego czasu ją bardzo często używałam, ale muszę Wam powiedzieć, że ja przerzuciłam się na bazy rozświetlające. Tak jak kiedyś totalnie mi one nie pasowały, to ogólnie jest historia na inny filmik, ale przerzuciłam się na bazy rozświetlające, żeby ta skóra młodziej wyglądała. I tutaj mam bardzo fajne bazy. Mamy Tinted, Prime and Highlight i Luminous Finish. I to jest baza taka, jedna jest bardziej perłowa, druga jest bardziej złota. Też Wam pokażę właśnie tutaj baza Tinted Prime Highlight Starlight. To jest właśnie taka baza bardziej perłowa, ta baza Starlight. A ta baza już druga, Luminous Finish, to jest baza taka bardziej biała. I ja już Wam je tutaj rozetrę. One są po prostu genialne. Bardzo ładnie odbijają, rozpraszają światło. Świetnie się stapiają z makijażem. Ja jestem po prostu z nich zadowolona. I tutaj możecie zobaczyć te bazy. To jest ta na dole, ta tutaj. To jest ta baza taka bardziej... To jest baza Starlight. Ta tutaj taka jakby szampańska, ta wyżej jest to ta baza Luminous Finish i one naprawdę bardzo ładnie pod makijażem wyglądają, także myślę, że po nie warto sięgnąć, one nie są drogie, naprawdę super. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o twarz, podkład. Na razie mam do pokazania Wam tylko jeden podkład z tej racji, że mam jeszcze podkład właśnie ten taki kultowy Total Cover, natomiast ja go jeszcze nie testowałam, to znaczy testowałam, nawet dzisiaj go mam na twarzy. Ale jak potestuję troszeczkę więcej, to Wam na pewno o tym coś powiem. Natomiast też chciałam zrobić filmik po prostu na kanał, ale no na razie musimy to przeczekać. Ale w temacie kosmetyków polecanych jak najbardziej zasługuje podkład HD. Słuchajcie, Foundation High Definition Soft Focus Flawless Finish z SPF-em 15. Ten podkład wygląda bosko na twarzy. Ja go bardzo lubię. Mam 4 buteleczki. Odcień, jaki ja używam najczęściej, jest to 106 odcień Taupe. I to jest tak na dobrą sprawę podkład, który będzie dla większości z Was odpowiedni. Bardzo ładny, neutralny. Nie jest ani za żółty, za różowy. Taki naprawdę bardzo ładny. Śmiało możemy go przyciemniać jakimś mikserem. Także Wam, dziewczyny, polecam. Ma bardzo ładne krycie. Wielokrotnie o nim mówiłam, wielokrotnie go polecałam. Także to jest po prostu świetna, nowa seria HD i ten podkład, zakochałam się w nim, bardzo często po niego, słuchajcie, sięgam. I to samo właśnie z tej serii HD. Mam tutaj nowe pudry, które też niedawno dostałam i powiem Wam, że tak jak nie za specjalnie używam ostatnimi miesiącami, nawet może i rok czasu, jak nie więcej, pudrów w kamieniu, to te dwa pudry właśnie z tej serii HD są genialne. Bardzo mi się podoba ten żółty, lekko żółtawy puder HD Banana. On ma oczywiście SPF 15, 202 Banana i tutaj mam 201 Translucent White, czyli puder transparentny. I ten puder Banana, ja mam go dzisiaj na twarzy, na całej twarzy go nałożyłam i on jest po prostu świetny.
nie żółci, nie bieli, zanika tak na dobrą sprawę, a wklepany gąbką bardzo fajnie robi taki jakby photoshop na twarzy. Ale zrobię cały makijaż tą serią HD i Wam pokażę, ale naprawdę ja go mam dziś na twarzy, jest super, także Wam bardzo serdecznie polecam. No i ten transparentny, ale jakbym miała Wam powiedzieć, to ten jest po prostu świetny. Także pudry właśnie te HD tak samo Wam polecę. Jeśli jesteśmy przy tej serii HD, to też dziewczyny musicie spróbować, gdzie ja mam ten korektor. Dobra, mam tu korektor właśnie z tej samej serii, mianowicie seria HD Concealer High Definition i to są korektory, które przepięknie wyglądają pod oczami. No, dzisiaj też mam go na twarzy, numerek 01. Przepięknie odbija światło, rozprasza światło. Podejrzewam, że to połączenie właśnie tego korektora z tym pudrem daje po prostu piękny photo finish, fokus dosłownie na twarzy. Bardzo często też dzisiaj mam, tak jak mówię, ten podkład Cover, bo chciałam go przetestować do takiego mocnego makijażu, ale głównie używam właśnie podkładu HD, pudru HD i tego korektora. Słuchajcie, troszeczkę minus, bo ja nie lubię tego typu korektorów, jeżeli chodzi o oto tutaj wykończenie. Ono jest zakończone gąbeczką. Trzeba się nawyciskać troszeczkę, żeby tego produktu wydostać. Wolałabym, jakby on nawet byłby w pędzelku, byłby dużo bardziej higieniczny, ale zastanawiam się, czy jak ściągnę sobie tą gąbeczkę, to będzie po prostu ten taki zwykły dzióbek. Muszę to obcykać, natomiast ja te korektory używam tylko na sobie, więc mi to tam absolutnie nie przeszkadza, ale tak jak mówię, nie jest to takie za bardzo higieniczne, ale ten korektor sam w sobie, dziewczyny, no to jest po prostu coś świetnego. Muszę Wam powiedzieć, że zakochana jestem w tej serii HD. No i dobra, przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o twarz, to mam tu też dwa takie produkty. Produkty, które bardzo często latem używałam, natomiast też śmiało można je używać poza latem, jeżeli lubicie bardziej taki naturalny, praktycznie niewidoczny makijaż. Są to sticki. Mam tutaj stick w postaci highlightera, czyli rozświetlacz, i mam tutaj też róż. I muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo często używam tych dwóch produktów, kiedy chcę ten makijaż, żeby był taki naturalniejszy, bardziej delikatny i subtelny. Odcień tego różu 102 jest też przepiękny, bo on jest mega naturalny, mega taki lekko baby pink, ale powiem Wam, że bardzo ładnie wygląda na twarzy. I te produkty ja wklepuję po prostu gąbką. Macam sobie gąbeczką zwilżoną po prostu na tym produkcie i delikatnie wklepuję już nawet na przepudrowaną twarz i nic się z makijażem nie dzieje. Są mega subtelne, mega delikatne, bardzo, bardzo ładne. Muszę Wam powiedzieć, że do sticków ja tak sceptycznie zawsze byłam nastawiona, ale ten róż i ten rozświetlacz mam w toaletce, nie oddam, nie wyrzucę, bo używam. Bo naprawdę jak chcę taki mega delikatny, naturalny makijaż, to te sticki świetnie się do tego sprawdzają. Także też mogę Wam je polecić. I jeśli chodzi o moje odcienie, to 102, ten róż jest świetny, a jeżeli chodzi o rozświetlacz, Bright Pink 02. I to też jest taki różowawy właśnie odcień rozświetlacza, ale zobaczcie, on jest naprawdę bardzo subtelny, bardzo delikatny i ślicznie wygląda właśnie na twarzy. Jak mnie śledzicie, to wiecie, że ja już nieraz te kosmetyki, te sticki polecałam. Co jeżeli chodzi o twarz? Mam tu jeszcze właśnie korektory, a mianowicie dokładnie te okredki. Tak patrzę, co tutaj jest. Te kredki to są Golden Rose Concealer and Corrector Crayon, czyli kredki, kamuflaże, korektory właśnie w tych kredkach. I one mają przepiękne krycie. Też bardzo fajnie wyglądają pod oczami. Nawet jak mam jakieś zmarszczki mimiczne, to nałożone taką cieniutką warstwą, wklepane palcem, bardzo ładnie wyglądają pod oczami, nie obciążają skóry, oczywiście naprawdę w delikatnej ilości, nie za dużo. Przepiękne krycie mają, naprawdę to są korektory, kamuflaże, które ja cały czas używam, zresztą widać nawet po stemperowaniu, zużyciu, że ja mam całą gamę kolorystyczną tych korektorów w tych kredkach i one naprawdę świetnie się sprawdzają, bardzo fajne. To są po prostu takie kamuflaże w kredce, które naprawdę zauważyłam, że nie obciążają okolicy pod oczami. Także tutaj Wam jeszcze te kredki na pewno polecę. No i dobra, tak patrzę, do twarzy to już za bardzo tutaj nie mam. I tak próbuję sobie przypomnieć, czy jeszcze coś kiedyś miałam do twarzy. Bardzo fajne są, słuchajcie, bronzery z Golden Rose
i róże w kamieniu. Mam całą taką, słuchajcie, paletę, tester taki typowy wzornik i tam mam po prostu powklejane wszystkie odcienie tych bronzerów i róży, natomiast no nie przyniosłam tego, bo nie chciałam się tam tłuc u góry, żeby nie obudzić Tosi, ale muszę Wam powiedzieć, że kamienie w, róże w kamieniu i bronzery w kamieniu też są bardzo dobre. Dużo youtuberek, blogerek, instagramerek je chwali, także też Wam je polecę. Ja je Wam najwyżej podlinkuję po prostu w opisie na dole, ale po to też warto sięgnąć. I przechodzimy teraz już praktycznie do makijażu ust i makijażu oczu i brwi. Jeżeli chodzi o brwi, marka Golden Rose wypuściła bardzo dużo fajnych, ciekawych produktów do brwi. I jeżeli chodzi o to, co ja tutaj mam, to po pierwsze tak, te kredeczki, cienkie kredki do brwi, są to Long Stay Precise Brow Liner, świetne są. Szczoteczka w tej kredce jest niesamowicie delikatna, maleńka, dzięki czemu precyzyjnie naprawdę możemy sobie wyczesać pojedyncze włoski. Jeżeli chodzi o kredkę, ona jest wykręcana, bardzo miękka i też naprawdę śliczne. Ma takie mega neutralne odcienie, one nie są ani pomarańczowe, ani za ciepłe. Naprawdę bardzo, bardzo takie neutralne. Ołówek w tej kredce też jest bardzo cienki, dzięki czemu naprawdę bardzo ładnie i precyzyjnie możemy wyrysować swoje brwi. Także ja jestem zadowolona z tych kredek, też mam całą gamę kolorystyczną, używam cały czas i na sobie, i na klientkach, więc bardzo Wam serdecznie polecam te cieniutkie kredki wykręcane do brwi. Myślę, że też na uwagę bardzo zasługuje taki produkt, jakim jest Long Stay Liquid Brow Liner. I to jest taki produkt wykręcany, wykręcamy go sobie i na końcu jest zakończony o, takim oto pędzelkiem jakby. I tym pędzelkiem możemy po prostu dorysować sobie pojedynczo swoje włoski. Bardzo często tego używam, jak na przykład dziewczyny nie mają za bardzo brwi i chciałyby, żeby te brwi wyglądały naturalnie, nie pomadą, nie kredkami, tylko żeby były takie naprawdę bardzo naturalne, to często sięgam właśnie po to. Także Golden Rose Long Stay Liquid Brow Liner, tak się to prezentuje. Gama kolorystyczna też jest dosyć bogata, tutaj mam akurat pokazany taki jasny, ale naprawdę świetne. Popatrzcie, tutaj mam te narysowane te kreseczki i muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę wygląda bardzo delikatnie, subtelnie i naturalnie. Także to. Kolejną rzeczą do brwi Brow Color Tinted Eyebrow Mascara, czyli mała maskara nadająca koloryt Waszym brwiom. Ona raczej nie utrwala Wam brwi, bo ona powoduje tylko taką właśnie wytuszowanie tych brwi, tych włosków brwi. Ona absolutnie, zauważyłam, że po prostu no nie utrwala tych brwi, tylko nadaje kolor, ale też ma niesamowicie maleńką szczoteczkę. Przepięknie możemy sobie dziewczyny tutaj wyczesać i wyrysować, po prostu podkreślić Wasze brwi. To jest produkt dla dziewczyn, które mają gęste brwi, które mają tych brwi po prostu sporo i chciałyby po prostu je gdzieś tam podrasować, wzmocnić intensywność właśnie tego koloru i to jest naprawdę bardzo fajny też produkt. Także zauważyłam, że bardzo dużo mam produktów do brwi z Golden Rose, które mogę serdecznie Wam polecić. I coś, z czym się przeprosiłam, jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja kiedyś tak troszkę negatywnie podchodziłam do tego produktu, a mianowicie do tego żelu, Brow Styling Gel. Ten żel właśnie do brwi, bo on tworzył moje brwi takie jakby połyskujące. On dawał takie połyskujące wykończenie. Ale to może dlatego, że tak, szczoteczka tego właśnie żelu jest naprawdę duża, zdecydowanie za duża, powinna być taka jak te szczoteczki do te maskary, bo jak za dużo nałożymy sobie tego żelu na brwi, to naprawdę stworzy Wam się taka skorupka połyskująca i to brzydko wygląda. Natomiast od momentu, kiedy on sobie już troszeczkę nawet wyleżał mi ten żel i kiedy ja po prostu zaczęłam inaczej go używać, końcówką dosłownie, samiusieńką końcówką przeczesuję swoje brwi, żeby je utrwalić, to on po prostu sprawdza się świetnie. Dzisiaj też mam te brwi utrwalone tym żelem, także możecie sobie go kupić, bo jest dobry, naprawdę, on Wam ujarzmi brwi na amen. Ale musicie go niewielką ilość nakładać, żeby nie stworzyła Wam się taka skorupa brzydka na brwiach i żeby nie były połyskujące. Także to jest naprawdę godne uwagi. Co ja tutaj jeszcze mam?
Mam też Wam do pokazania coś fajnego, coś też, co niedawno w sumie tak nabyłam i używam też czasami właśnie, jak lubię, chcę taki delikatniejszy i naturalniejszy makijaż. I są to Long Stay Highlighter Shimmer Eyeshadow. Możemy tego używać jako cienie do powiek i jako rozświetlacz. I ja tego używam czasami jako rozświetlacz, czasami jako cień. Kiedy chcę mega delikatny look, kiedy właśnie, tak jak mówię, w ogóle historia mojego makijażu, na co się teraz przerzuciłam, myślę, że Wam zrobię osobny filmik o tym, ale kiedy chcę taki bardzo delikatny, subtelny makijaż, to właśnie te dwa produkty też naprzemiennie używam. Bardzo lubię ostatnimi czasy właśnie efekt takich bardziej makijaży rozświetlonych, więc Wam mogę je polecić. Mój odcień jest 01 i 02. 01 jest bardziej taki, powiedziałabym, beżowy, a 02 jest bardziej już złoty. I tak się one prezentują. Tu jest, na dole macie 0, tu jest 01, tu jest 02. I to wygląda, oczkać nie tak. O tak, tutaj, to są te dwa produkty. Bardzo delikatnie połyskują, o te tu, delikatnie połyskują. One, słuchajcie, są, wykończenie mają takie bardziej pudrowe, bardzo delikatne. Po roztarciu dają bardzo delikatny, o, po prostu subtelny taki glow, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę świetnie się trzymają. I zauważyłam, że ten odcień 01, tak, 01 ma w sobie drobinki kolorowe. Te drobinki są kolorowe, ale bardzo ładne i subtelne. A ta dwójka to jest typowo taka jakby złota. Także jeżeli szukacie czegoś bardziej kolorowego, 01, złoto 02. I co dalej? I produkty do ust. I teraz już praktycznie idą tylko produkty do ust. Aha, jeszcze też bardzo fajne są kredki do oczu. Kredki, o, kredki po prostu te temperowane z serii Dream Eyes Eyeliner. I to są kredki bardzo miękkie, bardzo świetnie się rozcierają. Ja też je bardzo często, słuchajcie, nakładam na usta, jeżeli chcę jakiś taki makijaż bardziej artystyczny. Często tą kredkę fioletową, która jest przeznaczona po prostu na oczy, używałam na usta i świetnie się sprawdza. To są bardzo miękkie kredki, naprawdę świetnie możemy sobie wyrysować usta, podkreślić oko. Ja jestem z tych kredek naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Kategoria usta, kultowe, wszystkim znane, myślę, że pomadki Golden Rose, Stay Matte, Liquid Matte Lipstick. To jest po prostu kultowy produkt marki Golden Rose. Mam bardzo dużo odcieni tych pomadek, one są takie fajne, masełkowate. Absolutnie nie zauważyłam, żeby mi usta przesuszały i ja je Wam też polecam. No, nie będę się tu o nich rozgadywać, bo myślę, że je znacie. Bardzo fajne są też kredki. Te Matte Lipstick Crayon. Są to kredki właśnie takie, o, grube, do temperowania na usta, też bardzo ładne, takie, powiedziałabym, soft matte. One nie są takie typowo matowe, tylko one mają takie lekko satynowe, lekko wykończenie. Ten odcień pomarańczowy. Ten odcień pomarańczowy jest bardzo ładny i też mam dosyć bogatą gamę kolorystyczną. Jak szukacie produktu do ust, który będzie Wam usta nawilżał i który będzie taki mega subtelny, delikatny, a przy tym dawał kolor, to bardzo fajne są też kredki, właśnie te pomadki Moisturizing Lipstick. One są z masłem Shea i z witaminą E. I to są te Smart Lips. One mają też kolor, też ładnie dają kolor Waszym ustom, ale te usta nawilżają, są takie miękkie, bardzo fajne. I mój odcień, jaki ja tutaj mam, jeden otwarty, bo mam też inne. Gdzie tu jest jakiś odcień? 04. To jest taki delikatny nudziak, możecie zobaczyć. Pigment mamy tej pomadki, kolor jest, ma bardzo ładne krycie, natomiast ona jest po prostu nawilżająca. Świetnie się rozprowadza na ustach i powiem Wam, że przy tym, że jest tak nawilżająca i ma tą witaminę E i to masło Shea, nie ściera się jakoś brzydko, trzyma się na tych ustach faktycznie i to są pomadki też, po które często sięgam, bo tak jak mówię, ostatnio przerzuciłam się na takie bardziej rozświetlające makijaże, także te pomadki Smart też zasługują na uwagę, naprawdę mogę Wam je polecić. No i co tu jeszcze mam? Konturówki do ust.
konturówki, kredki do ust. Tutaj mam totalnie jakieś trzy. Dream, Lips, Liner. I słuchajcie, to też są kredki. Tak jak z tymi kredkami do makijażu oka, te kredki do ust są mięciutkie, trwałe, bardzo ładnie wyglądają na ustach. Możecie je używać same, jako po prostu wyrysować sobie usta i uzupełnić jako pomadkę taką totalnie matową, albo też po prostu jako typowo konturówkę. Mięciutkie, świetne, przepiękne odcienie nudziaków są. Dziewczyny, muszę Wam powiedzieć, że mój typ ulubiony to jest 501 i 502. To są przepiękne nudziaki, które mega często używam na ustach i mogę Wam je polecić. Zabójcze. I tutaj widzę, że jeszcze mam przecież cienie. Mam tutaj cienie z serii Metals. Ta seria taka metaliczna. Bardzo fajne są rozświetlacze w płynie i cienie w płynie, takie rozświetlające właśnie z Golden Rose. I tu mamy Liquid Glow Highlighter i Metallic Liquid Eyeshadow. I nieważne, czy to jest rozświetlacz, czy to jest cień do oczu, ja nakładam to albo na powiekę jako cień, albo rozświetlacz, bo one są mega trwałe, przepiękne, błysk dają, no po prostu są świetne. I też je bardzo często używam, też wielokrotnie je Wam pokazywałam. Przepiękna gama kolorystyczna, jeżeli chodzi właśnie o cienie i o te rozświetlacze. I tak jak mówię, ja je używam, czy to je piszę eyeshadow, używam jako rozświetlacz, bo naprawdę są fajne, bardzo wydajne, przepiękne, nakładane gąbką albo wklepawane palcem, dają mega delikatny efekt. I na uwagę też zasługuje ta seria Metals, jeżeli chodzi o te cienie pojedyncze. Metals Metallic Eyeshadow. Tu mam akurat 01 Moon Dust i to jest ten, który po prostu teraz tu wyciągnęłam, bo reszty są w kufrze. Także te cienie z tej serii Metallic Eyeshadow są po prostu mega. Bardzo delikatne, bardzo delikatne, ale mocno napigmentowane. Delikatne w konsystencji, ale bardzo mocno napigmentowane. I wystarczy naprawdę jedna taka cieniutka warstwa, żeby mieć przepiękną taflę. Ja mam chyba 4 odcienie, tutaj akurat Wam wzięłam ten 01. Pokazałam Wam właśnie wszystkie kosmetyki, które ja polecam z Golden Rose i po które warto sięgnąć. Linki też Wam zostawię na dole. No i to by było na tyle. Ja się zabieram za montowanie tego filmiku. Piszcie, co Wy jeszcze polecacie z Golden Rose, albo może któryś kosmetyk, który Wam pokazałam, Wam się nie sprawdził. Dobra, ja się z Wami żegnam, no i do zobaczenia kiedyś tam w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, cześć!